Niedzielny poranek, więc czas rozpocząć kolejne wydanie magazynu Cała Prawda o Futbolu. Dzisiejszy odcinek będzie wielowątkowy, ponieważ powiem o Lotto Ekstraklasie, o reprezentacji Polski, a także o piłce na Opolszczyźnie. Ze mną miał być tutaj w studiu Jakub Rajl, jednak ostatecznie inne obowiązki zmusiły go do odmówienia tego nagrania. Natomiast postaram się jak najciekawiej przedstawić przed chwilą wspomniane zagadnienia. Marcin Gat, kłaniam się nisko. Rozpoczniemy od Lotto Ekstraklasy. Wiemy, jak wygląda czołówka tabeli. Jest troszeczkę jak w czeskim filmie, czyli nikt nic nie wie. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj o Mistrzostwo Polski walczą cztery zespoły. I tak naprawdę dopiero po dzisiejszych spotkaniach będziemy mogli powiedzieć więcej. Jagiellonia podejmie na własnym boisku Legię Warszawa, natomiast Lech w Poznaniu zmierzy się z Lechią Gdańsk. Osobiście uważam, że jeżeli zespół Mistrzów Polski wywiezie 3 punkty z Białego Stoku, a w drugim spotkaniu, w drugim hicie padnie remis, to gdzieś tutaj warszawiacy bardzo mocno zbliżą się do obronienia tytułu. Wiemy, że w tej chwili mają po podziale punktów 39 oczek, natomiast druga Jagiellonia, trzeci Lech, czwarta Lechia mają tych punktów 37, tak więc ścisk niesamowity i jedna kolejka może przesądzić o tym, że wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. Wszystko jest to spowodowane przez system, który panuje w Ekstraklasie, czyli SA37. Bardzo dużo kontrowersji wzbudza ta formuła rozgrywek. Gdzieś wiemy, że przez najbliższe dwa sezony ten format będzie obowiązywał. Natomiast nie wiemy, czy zostanie zachowany podział punktów, czy nie. Ja osobiście skłaniam się ku temu, aby tego podziału punktów nie było. Nie będę tutaj bronił tej tezy, że drużyny, które zdobyły daną ilość punktów, później się im te punkty odbiera, bo tak jakby wszyscy o tym wiedzą i nikt raczej z tego powodu nie powinien robić problemów. Natomiast ja uważam, że bez podziału punktów ta liga będzie ciekawa od samego początku. Przede wszystkim zespoły, które gdzieś grają w pucharach, które mają silne kadry, będą musiały zaangażować się w tą ligę od samego początku i nie będzie takiego podejścia, jakie oglądamy teraz. Tutaj szczególnie mam na myśli Legię Warszawa, która gdzieś ten początek ligi sobie odpuszcza, twierdząc, że my mamy eliminację do europejskich pucharów, skupiamy się na tych rozgrywkach, a Lotto Ekstraklasa spychamy na drugi tor, twierdząc, że i tak to później odrobimy, jeszcze będzie podział punktu, tak więc ta strata, ewentualna strata będzie dużo, dużo mniejsza, tak więc ja się skłaniam ku temu, aby tutaj ta SA37 była bez podziału punktów, bo wtedy te wszystkie najmocniejsze zespoły będą musiały skupić się od samego początku i na rozgrywkach ligowych, i na rozgrywkach europejskich. Przechodzimy do reprezentacji Polski. W piątek selekcjoner Adam Nawałka powołał zawodników z lig zagranicznych. Tak naprawdę nie ma żadnych... Poza jednym powołaniem nie ma żadnych zaskoczeń. Trójka bramkarzy, czyli Fabiański, Szczęsny i Skorupski. Obrońcy Beryszyński, Piszczek. Nie ma Glika pauzującego za kartki, ale jest Cionek, jest Marcin Kamiński, jest Igor Lewczuk, Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kuba Błaszczykowski, Karol Linetti,
Jest oczywiście Kamil Grosicki, czwórka napastników, czyli Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, Kamil Wilczek i Łukasz Teodorczyk. Chciałbym na chwileczkę skupić się na powracającym po prawie 3-letniej przerwie Marcinie Kamińskim. Fantastyczny sezon w jego wykonaniu w drugiej Bundeslidze w zespole Stuttgartu. W tej chwili awans do pierwszej Bundesligi. Jak najbardziej zasłużone powołanie. Widać, że gdzieś Marcin po wyjeździe z Lecha Poznań zrozumiał, co to jest prawdziwe granie, zrozumiał, co to jest prawdziwa piłka, bo te ostatnie sezony w Poznaniu no, nie były w jego wykonaniu najlepsze. W tej chwili widać, że ten chłopak się odbudował i może stać się naprawdę kimś więcej w polskim futbolu przede wszystkim. Może stać się filarem reprezentacji, bo jak wszyscy pamiętamy, no Adam Nawałka od początku chciał postawić na tego zawodnika. Adam Nawałka chciał na nim oprzeć środek obrony, jednak fatalny występ w debiucie Nawałki z reprezentacją Słowacji gdzieś przekreślił marzenia Kamińskiego na to, aby stać się fundamentem defensywy. Teraz powraca i jeżeli utrzyma tą formę, którą prezentuje obecnie, może być naprawdę poważnym kandydatem do tego, aby pojechać na Mistrzostwa Świata w Rosji. Nie możemy nie powiedzieć o naszym najbliższym rywalu, reprezentacja Rumunii, targana wielkimi problemami natury organizacyjnej. Przede wszystkim jest konflikt na linii rumuńska ekstraklasa, a rumuński związek piłki nożnej. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, natomiast rozchodzi się o władzę, o ilość mandatów tutaj naprawdę zagmatwana jest ta sprawa. Natomiast przechodząc do meritum tej sprawy, to rumuńska ekstraklasa zagroziła tym, że nie puści zawodników z ligi rumuńskiej na mecz reprezentacji. Wobec powyższego możemy sobie zadać następujące pytanie, czy taka sytuacja w ogóle powinna mieć miejsce? No ja uważam, że nie, ponieważ gra dla reprezentacji to jest po pierwsze najwyższe dobro, a po drugie to jest świetna promocja dla zawodników. Tutaj też dzięki temu liga może bardzo skorzystać. Ostatecznie obie federacje, oba organy gdzieś znalazły wspólny kompromis. Oczywiście Christoph Daum mógł powołać zawodników z ligi rumuńskiej i na pewno ten skład Rumunów na mecz z reprezentacją Polski będzie wyglądał dość okazale. Tak hipotetycznie w formie zabawy postawię taką tezę, czy reprezentacja Polski bez zawodników z Lotto Ekstraklasy traci na jakości. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. W tej chwili w reprezentacji tylko dwóch zawodników gra kluczowe role w naszej kadrze: Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk. Natomiast tutaj zawodnicy z Ekstraklasy stanowią czołowe postaci, jeśli chodzi o środek pola, nazwijmy to w cudzysłowie środka pola B, bo jednak pierwszym zmiennikiem Krychowiaka jest Mączyński, jest Filip Starzyński. Teraz już etatowo są powoływani Dąbrowski z Krakowi, Góralski z Jagiellonii Białystok. Sławomir Peszko jest przecież trzecim skrzydłowym naszej reprezentacji, więc na pewno gdzieś Adamowi Nawałce zawężyłoby się pole manewru. Natomiast trzon tej reprezentacji stanowią zawodnicy z klubów zagranicznych. Tak więc na pewno na jakości nasza reprezentacja
by nie straciła, ale na pewno selekcjonerowi gdzieś zawężyłoby się bardzo mocno pole manewru. Przechodzę do piłki opolskiej już w środę. Wielki finał opolskiego Pucharu Polski. Tam wielka sensacja z Gronowice. Podejmą drugoligowy ruch Zdzieszowice. No i w tej chwili wszyscy kibice zadają sobie pytanie, czy zespół z Gronowic będzie w stanie jeszcze sprawić jedną niespodziankę, bo jak wiemy, ta drużyna gra w klasie okręgowej w grupie pierwszej i wyeliminowali już naprawdę wielu czwartoligowych rywali, począwszy od Polonii Głubczyce, Porawia Większyce, wcześniej Pogoń Prudnik, czy chociażby LZS Starowice Dolne. Mecz z Piotrówką się nie odbył, ponieważ goście nie dojechali do Gronowic. Tak czy inaczej, ten zespół na pewno zasługuje na oklaski, na brawa, bo to, co zrobili w tym sezonie, to jest troszeczkę kazus błękitnych. Stargard Szczeciński w centralnej edycji Pucharu Polski. Tak więc cała Polska żyła błękitnymi. Wydaje mi się, że teraz cała Opolszczyzna żyje Gronowicami i gdzieś podświadomie wielu sympatyków opolskiej piłki stawia na ten zespół. Ja osobiście sądzę, że limit szczęścia dla zespołu z Gronowic został totalnie wyczerpany. Gdzieś wydaje mi się, że ruch tym swoim doświadczeniem trzecioligowym no nie pozwoli wyrwać sobie z rąk tego trofeum. Nie chcę mówić, że znamy już zdobywcę Opolskiego Pucharu Polski, natomiast gdzieś to doświadczenie, to ogranie, obycie gdzieś na szczeblu centralnym pozwoli na to, aby ruch wzniósł w środę puchar do góry. To spotkanie odbędzie się w Kluczborku, początek o godzinie 20. Tak więc zapraszam na stronę Świat Futbolu. Na pewno będziemy się jeszcze bliżej, głębiej przyglądać temu finałowi. A teraz nasza perełka, Bank Spółdzielczy w Leśnicy, czwarta liga opolska. Za nami 28. kolejka i już mogę zdradzić, zanim przeczytam wyniki, że było kilka zaskoczeń. Przede wszystkim obejrzeliśmy, oczywiście ci, co pojawili się na stadionach, obejrzeli naprawdę fascynujące pojedynki. A co do wyników, to Tor Dobrzeń Wielki, Skalnik Gracze 0 do 2, MKS Gogolin Polonia Nysa 2 do 0, KS Krapkowice, KS Krasiejów 0 do 0, Agrop Longuszyna, Chemik Kędzierzyn Koźle 2 do 0, Porawie Większyce, Mała Panew Ozimek 2 do 0, LZS Starowice Dolne, Polonia Głubczyce 4 do 3, SBB Energy Kup Stad Namysłów 1-2, Pogoń Prudnik, Sfornica Czarnowąsy 2 do 3, OKS Olesno, LZS Piotrówka 3 do 5, przepraszam najmocniej, ale właśnie rozpocznę od tych zaskoczeń. Piotrówka, jak nie szło, to nie szło. Teraz w ostatnim okresie wygrali dwa spotkania i dzięki temu wydostali się ze strefy spadkowej. W tej chwili są na ostatnim bezpiecznym miejscu, mają 26 punktów na koncie i ta walka o utrzymanie jest naprawdę nie mniej ciekawa niż ta o najwyższe laury. Moim zdaniem w tej chwili o byt ligowy powalczą jeszcze cztery zespoły. Skalnik Graczy 33 punkty, Chemik Kędzierzyn Koźle, Start Namysłów i Polonia Nysa punktów 30, LZS Piotrówka punktów 26, tyle samo ma na swoim koncie Tor Dobrzeń Wielki, KS Krasiejów punktów 25 i punktów 12 Pogoń Prudnik, która już realnie na to patrząc nie ma szans na utrzymanie. Natomiast wszystkie te inne zespoły będą biły się niemal do ostatniej kolejki. Gdzieś większość obserwatorów wskazywała LZS Piotrówkę na pożarcie. Gdzieś fatalny początek rundy wiosennej, same porażki, to bardzo wysokie porażki. Bardzo często te mecze kończyły się wynikami po 5-0, po 5-1. Tak więc tutaj liga jest nieprzewidywalna.
i dwa zwycięstwa zespołu z Piotrówki pozwalają na to, aby realnie mogli myśleć o utrzymaniu. Ja natomiast w tym tygodniu zawitałem do Grodkowa. Tam LZS Starowice Dolne mierzyły się z ówczesnym liderem Polonią Głubczyce. Jeśli chodzi o to spotkanie, to na pewno mecz żywy, pełen walki, pełen takich stykowych akcji, akcji podbramkowych, gdzie się przez ani minutę nie było przestoju. Akcja w jedną stronę, akcja w drugą stronę. Nie obserwowaliśmy również piłkarskich szachów, co nie zmienia faktu, że oba zespoły były fantastycznie przygotowane do tego pojedynku. Świetna taktyka jednych i drugich pozwoliła na to, aby wyjść, zaatakować z pazurem, i ten mecz naprawdę porwał. W Grodkowie było troszeczkę chłodno, jednak to, co się działo na boisku, rozgrzewało całe trybuny do czerwoności. Też dzisiaj kibice stanęli na wysokości zadania i gdzieś momentami, długimi fragmentami było słychać doping. Cztery bramki strzelił Michał Łoziński. Fantastyczny występ tego zawodnika, moim zdaniem najlepszy w tym sezonie. On też no, nie mógł sobie wymarzyć lepszego scenariusza na to spotkanie. Natomiast jeśli miałbym uzupełnić w odpowiedniej kolejności strzelców bramek, 33 minuta Łukasz Bawoł, 44 wyrównanie przez Michała Łozińskiego, druga połowa wielkie emocje, 46 minuta bramka Bawoła na 2-1, ale 47 to już jest wyrównanie, ponownie Michał Łoziński, następnie dwie bramki również należały do niego, które zdobył w 69 minucie i w 84. W 85 jeszcze Fedorowicz odpowiedział na 4-3, jednak to był ostatni akcent strzelecki w tym spotkaniu i gdzieś po wielkich emocjach, jedni z wielką radością, drudzy z wielkim niedosytem zeszli z boiska, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, ten mecz stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie i pokuszę się nawet o tezę, że był to mecz godny najlepszych drużyn w naszym kraju. Jeśli chodzi o czołówkę tabeli, to Swornica Czarnowąsy przewodzi z liczbą 65 punktów. Następna jest Polonia Głubczyce, 62 punkty, Małopany Wozimek punktów 60 i prawie dzięki temu, że właśnie wygrało z Małą Pambią Ozimek, doskoczyło do tej czołówki i ma na swoim koncie w tej chwili punktów 59. Wielki, emocjonujący tydzień przed nami. Finał Opolskiego Pucharu Polski, finał Ligi Europejskiej, a już na zakończenie tego tygodnia 29. kolejka Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. Tak więc fani futbolu nie mogą w tym tygodniu narzekać na brak emocji. Naprawdę będzie się działo bardzo dużo. Dziś się z Państwem będę żegnał. Oczywiście za tydzień nowe wydanie naszego magazynu. Nie zapomnijcie polubić naszego kanału, a w zasadzie go zasubskrybować, a polubić naszą stronę na Facebooku, aby nasze hasło Rozwijajmy się razem mogło utrzymywać się w mocy. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.